Dobra, dojechałem, rap Czamburi. Bo teraz zauważyłem, że ja mam 49 km do tego targu. Przyjechałem do złego miejsca, złego miasta, także fajnie się zaczyna. I się nadjeżdża. Wow. Właśnie dojechała moja przesyłka, którą wysłał mój brat. Zaraz wam pokażę, co w niej było. No i teraz mogę oficjalnie już ruszyć sobie dalej z Bangkoku. No i to jest moja paczuszka. Jedna koszulka, druga koszulka. Tak w ogóle koszulki będą sprzedawane pod koniec miesiąca. One są już gotowe, tylko czekam, aż po prostu będą przesyłki do Polski, żeby mogły dolecieć. No i coś jest SFD. Ej, patrzcie, największego luja, jakiego zobaczyłem w Bangkoku. Czekajcie. Can I video, bro? Patrzcie, jak sobie wylezie. It's from my YouTube channel. DJ-ka. Bro, it's so cool. Dobry jest to, nie? Hey, thank you. Have a good day. No nie, wygrał dzisiaj mój dzień. Ja ostatnia przechadzka po ulicach, idę coś zjeść i rano wyjeżdżam. Siemanko. Wtorek, zaczynam kolejny dzień. Ruszam w dalszą podróż. Wczoraj dostałem wszystko, co miałem dostać. Po co czekałem tutaj w Bangkoku właśnie. No i właśnie idę na taksówkę. Jadę na dworzec autobusowy i łapię autobus do następnego miejsca. Co tam będzie, zobaczycie w tym odcinku. Fajnie. Cieszę się, że kolejna zmiana. Teraz od wczoraj już dużo rzeczy otworzyli w Tajlandii i nie mam problemu z przemieszczaniem się. Także fajnie. Wydaje mi się, że gładko wszystko przejdzie. Że nigdzie mnie nie zatrzymają. Trzymajcie za to kciuki. Dobra, jestem już na dworcu. Autobus odjeżdża za 10 minut, ale muszę jeszcze szybko iść jakieś śniadanie kupić, bo nic nie zjadłem. Rano szybko tylko wypiłem kawę i od razu jechałem. Mam ponad godzinę trasy. No i w sumie jadę tylko do Ratchaburi. Ani nie mam hotelu jeszcze znalezionego. Ani nie jest, bo problem jest taki, że mało hoteli jest potwieranych teraz. Co do hosteli, to w ogóle nie wiem, czy są otwarte. Także dojadę na miejsce i będę szukał. Będę szukał. Wiecie jak jest, przygoda. Jak na śniadanie w Tajlandii, wiadomo gdzie. 7-Eleven. Na tosta. Najszybciej i smacznie. Dwa tosty, coś do picia i jest śniadanie. A wygląda tak. Nie jest źle. I oczywiście social distance, co drugie miejsce. Na sam tył. Życie podróżnika podczas pandemii teraz jest ciekawe. Nie trzeba się cisnąć z nikim, dzielić miejscem. Super. Jedzie się samemu w autokarze. Nie, oprócz mnie jest jeszcze jedna pani, która sprawdzała bilety. Jedna pani, która jedzie. Tak to cały autokar pusty. Ciekawe jak będzie dalej. Jest lekka lipa. W mieście, do którego jadę, nie ma żadnego hostelu. Teraz się zastanawiam w ogóle, co to będzie. Czy ja nie jadę przypadkiem na jakąś wieś? Nie wiem, nieważne. Jest tam parę hoteli. Tylko problem jest taki, że najtańszy z nich to jest za chyba 60 zł. I
teraz tak się zastanawiam. Taka rozkminka. Czy ceny normalnie takie były? Czy przez to, że teraz jest tak mało ludzi, te ceny poszły do góry? No bo wiecie, w Tajlandii tak naprawdę można znaleźć tanią hotele. Myślę, że 20-30 zł, no może 30-20 to może przesada, bo teraz jest wysoko chyba. Ale za 30 zł to już spokojnie można było coś znaleźć do spania. No a teraz jest ciężko. Zobaczmy oczywiście, jak będzie dalej, tam gdzie pojadę. Ale myślę, że teraz podróżowanie troszkę może być droższe niż wcześniej. Ale to się okaże wszystko. Wolałbym nie mieć racji, ale nie wiadomo. No i dobra. Dojechałem. Rawchamburi. No i teraz muszę załatwić szybko jakiś hotel. Skuter. Jadę zwiedzać. Jadę na targ, który leży na torach kolejowych. Czyli przejeżdża przez niego 8 razy dziennie pociąg. W tym czasie oni muszą to szybko zwijać. Chciałem zawsze to zobaczyć, dlatego tam jadę. Dobra, szukam hotelu. Tak to wygląda. Powiem wam, że teraz po Bangkoku to w każdym miejscu będzie dla mnie wyglądało trochę jak na tym, na takich przedmieściach, bo na wsi, bo wiadomo, że każde miasto jest mniejsze. Ładne mięsko było. Dobra, hotel mam 300 metrów stąd. Sorry. Fajnie, jestem w samym centrum, z tego co widzę. Mam nadzieję, że ze znalezieniem skutera nie będzie żadnych problemów. Bardzo dużo tu jest street foodu, także mnie to cieszy. Sobie będę próbował nowych rzeczy, znaczy może nie nowych, ale może innych smaków jakichś. Sorry. Słodkie ziemniaki. Co tu jest? Jeszcze coś innego niż tuk-tuki. Riksze takie na rowerach. Bardzo dużo tego było w Bangladeszu. Głównie tam się jeździło na takich rikszach tego. Doszedłem do hotelu, a tu nawet nikogo nie ma. Ciekawe, czy będzie można w ogóle wynająć pokój. Ale tak widzę, że to miasto żyje normalnym życiem. Wszystko tu jest fajnie, normalnie, także myślę, że nie będę się tu nudził. Zostaję tu na 2 dni. Jutro jest święto jakieś tutaj w Tajlandii. Urodziny królowej, chyba tej poprzedniej. I jest wolne i nie wiem, czy nie będzie większej rzeczy zamknięte, dlatego zostaję aż do czwartku. Nie, co dzisiaj mamy? Wtorek, środa? No, do czwartku dokładnie. Właśnie, przypomniałem sobie bardzo ważną rzecz w sprawie mojego patronite.pl. Do wszystkich patronów, którzy mają ten próg ponad 50, od 50 zł w górę, oczywiście będę wysyłał kartki. Tylko sprawa jest taka, że z Tajlandii wam nie wyślę jeszcze. Zacznę to prawdopodobnie w Birmie, ponieważ tutaj dalej poczta nie pracuje tak jak ma pracować i wtedy by to szło 3 miesiące. Jakby to płynęło statkiem. Nie opłaca się w ogóle. Także lepiej poczekać, jak normalnie zaczną latać samoloty, żeby mogło to działać. Żeby mogło to dolecieć na przykład w 3 tygodnie, a nie w 3 miesiące. O. Patrzcie. Blokady. Tutaj też
zatrzymują. Także ja idę wynająć, znaczy będę szedł, jak hotel załatwię, najpierw muszę tam zadzwonić, bo nikogo tam nie ma. Byłem teraz po doładowanie, muszę wynająć skuter, będzie trzeba w kasku jeździć. Taki mam pokój, fajne okno, to nie? Całkiem normalny, taki widok. Kraty, nic ciekawego. Dobra, chwilę odpoczynku, idę wynajmować skuter. Dobra, sprawa się trochę skomplikowała. Tu. Bo teraz zauważyłem, że ja mam 49 km do tego targu. Przyjechałem do złego miejsca. Złego miasta, także fajnie się zaczyna. I najlepsze jest to, że nie ma gdzie tu wynająć skuterów. Dlatego szybko idę na przystanek autobusowy. Spróbuję się dostać jak najbliżej się da tego miasta. Oczywiście tu wrócę, bo już wziąłem hotel. Wrócę tu wieczorem. Ale muszę na pewno dzisiaj odwiedzić ten targ na torach. Dobra, kolejne schody. Dzisiaj nie jedzie nam żaden autokar. Ciężka sprawa. Idę szukać jakiegoś innego rozwiązania. Nie mogę tu znaleźć żadnego skutera. Nie mogę znaleźć autokaru tam. Nie wiem. Muszę się tam na pewno dzisiaj dostać. Bo jutro może być zamknięte. Dobra, na rozładowanie emocji. Od razu się zdenerwowałem. Mango sticky rice. Moje ulubione. Mango. Taki lepki ryż. I do tego dodaje się takie mleczko kokosowe słodkie. Ej, tu są przejaja. Ja tu z nikim się nie mogę dogadać. Tu nikt w tym mieście prawie nie gada po angielsku. Teraz fartem znalazłem jakiegoś pana w sklepie jubilerskim, który coś mi troszkę wytłumaczył, gdzie znajdę w ogóle stację autobusową. Ale tak to nikt kompletnie. Połowa ludzi to w ogóle jak zaczynam do nich mówić po angielsku, to mnie ignorują i odchodzą, bo wiedzą, że to nie ma sensu. Dobra. Ale fart. Od razu podszedłem i od razu jest. Ale czad. Patrzcie, koło kierowcy. Jaka jest jeszcze kanapa. Dobra, to mi się akurat na farcie udało. Bo podszedłem i akurat był ten autokar, który zaraz odjeżdża. Tylko jeszcze jest jedna sprawa, żeby później wrócić, bo jadę 50 km, 49 km dokładnie od miejsca, w którym mieszkam. Zobaczymy. Dzień pełen przygód będzie, na pewno. Już jest. Tak w ogóle nie widziałem tu żadnego białego, czyli faranga. Oni mają farang. I pan sobie kierowca teraz ze mną zdjęcie aktualnie robił. Dobra, ostatni raz zdjęcia ze mną sobie robili w Indiach, bardzo dużo. W Birmie też bardzo dużo robili zdjęć sobie ze mną. Gdzie jeszcze? Jeszcze w jakimś jednym kraju. No, wiecie, dla nich to jest coś innego trochę. Drzwi otwarte. Kto by zamykał? Dobra, kierowca był taki fajny, że przywiózł mnie tutaj pod samo wejście. Jeszcze mi pokazał, gdzie mam iść. Oczywiście po angielsku nic nie czaił kompletnie, ale na obrazkach mu pokazywałem, gdzie chcę dojechać. No i mnie tu przywiózł. Także super. Muszę się czegoś napić, bo normalnie usycham. Chodzę po tym targu, ale nie mogę znaleźć tego miejsca, którego szukam. Tego, gdzie jest targ na torach dokładnie. A to tutaj, to miejsce jest tak ogromne, że sobie nawet nie... O! Znalazłem tory. O! Świetna sprawa. Pan! Pan! Dobra. No i patrzcie. Tutaj sobie idzie... Normalnie idą tory, targ jest rozłożony. Nie wiem, w którą stronę muszę iść. No i patrzcie. Tutaj wszystko rozłożone. Przez
samych torach. A jeszcze widziałem, zaraz znajdę to miejsce, na którym są w ogóle na torach podobno rozłożone rzeczy. Pani mi teraz podpowiedziała, że o 2:30 będzie jechał pociąg. Także będę czekał, tylko to nie na tą stronę muszę iść, tylko w drugą. A jeszcze jedno chcę tutaj spróbować. Czytałem na internecie, że można tutaj zjeść żabę z grilla. Także na pewno będę szukał. Dobra, maskę tu mam, bo tak śmierdzi. Bardzo dużo tu jest rybi, mięsa. No i po prostu śmierdzi. Wiecie jak jest. Kurde, nie mogę się doczekać, że będzie ten pociąg. Niby tylko pociąg będzie jechał, nie? Nic specjalnego. No ale jednak właśnie dla tego pociągu tutaj już pół dnia dzisiaj jadę. Ponieważ pojechałem najpierw do Złego Miasta. Wziąłem tam hotel. Później kolejny autokar tutaj, który jechał 30 na godzinę i myślałem, że się rozpadnie po drodze. No i później będzie trzeba jeszcze jakoś wrócić. Jak to wyjdzie? Nie wiem. Ale ważne, że się udało. No, to jest właśnie... Tak wygląda... O, o. Tak to wygląda. Wszystko na torach normalnie ułożone. O, tu rybka spadła. O. Dobra, idę dalej popatrzeć. O tym miejscu mi podpowiedział właśnie Michał z kanału W Środku Nigdzie. To mój kolega z Bangkoku. I w sumie tu kiedyś chciałem też przyjechać. Ale później o tym zapomniałem. No i teraz dobrze wyszło. Akurat tutaj jestem. Ale serio, dziwne to jest. Dobra, idę jeszcze dalej popatrzeć. Tutaj jeszcze różnie. Tutaj chyba będą musieli tylko złożyć oczywiście te daszki, które ich osłaniają przed słońcem, bo dzisiaj całkiem mocno grzeje. Dobra, muszę przy jakieś dobre miejsce sobie zająć, bo też o tym czytałem. To też istotne jest, żeby być w dobrym miejscu. Dobra, tam się już targ skończył. To jest pyszne, uwielbiam. Kap. Moje cichobieżki. Nie wyobrażam sobie podróży bez sandałów. Jakbym miał wszędzie chodzić w butach. Ojej. Grzybica pewna. I kalmary. Ciekawe, czy znajdę te żaby gdzieś. Pisali ludzie, że tak, że to tutaj jest. A w sumie nie jadłem nigdy. Ja w ogóle stwierdziłem, że podczas tej... O, znalazłem. Patrzcie, tutaj są. Ale fart. Popatrzcie, jak to wygląda. No nie no, takiej żaby nie zjem. Myślę, że to będą żabie łódka. Speniałem. Nie no, myślałem, że to będzie żabie łódka z grilla. A to jest takie coś. Takiej żaby to nie zjem. Fuj. Ja wiecie, jechałem tutaj tak na kozaka, a zjem żabę. Co mi tam? Widziałem kiedyś, jak robili z grilla. Takie całe obrane żaby bez skóry. Bardziej żabie łódka. Mówię, co to takiego zjeść te żaby? No i zjadłem, taką bym zjadł. Ale nie taką, jak tutaj jest. Cała ze skórą. Fuj. Kto to w ogóle je?
Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić w ogóle. Serio. O, coś okropnego. Ach. Wiecie co, jak chcecie na bieżąco relacje moje oglądać, bardzo dużo wrzucam na Instagrama. Także zapraszam na mojego Instagrama. Pajak_fighter_traveler. No i oczywiście na fanpage na Facebooku Podróże Wojownika. Tam wszystko na bieżąco możecie widzieć. No i oczywiście, kto nie subskrybuje jeszcze kanału, proszę zostawić subskrypcję. Brakuje mi jeszcze ponad 3000 tylko do 100 tysięcy do otrzymania srebrnego znaczka od YouTube'a. Bardzo bym chciał dostać go w tym miesiącu. Byłoby naprawdę super. No, także kto nie subskrybuje, proszę zostawcie subskrypcję. A kto subskrybuje, a nie ma ustawionego dzwoneczka, to zostawcie, bo czasem możecie nie dostawać powiadomienia o moich filmach, jak nie macie dzwonka, bo YouTube mi coś ostatnio świruje. Tak w ogóle, wczoraj Piotrek Polo-Przywarski wrzucił fajny filmik o spadku, strasznym spadku zasięgów youtuberów podróżników. Ja myślałem, że tylko mi tak źle idzie. A po tym, jak on przedstawił wszystkie dane, to każdemu idzie źle. Teraz mam tyle dobrze, że ja już ruszyłem w swoją podróż. Chwila, moment, rozkręci się fajnie. Ale czemu akurat tak to spadło? Czemu YouTube tak podróżników potraktował? Nie wiem. Bo moim zdaniem to jest po prostu poucinanie zasięgów. Inaczej tego nie widzę. Dobra, czekam na pociąg. Fajna, nie? Mi się bardzo podoba. No i siedzę przy torachucie. O, o god. A, okej, okej. Przysiadam. Okej, okej. Dobra, jestem. Zajęłam sobie miejsce. Przy samych torach. Wyjątkowo. Muszę czekać jeszcze 20 minut. O, zaczyna się. Wszyscy zaczynają zawijać interesy, bo powiedzieli, że zaraz pociąg przejedzie. Zobaczcie. Cyk, tu. Znaleźć jakieś miejsce. Tutaj pani już wjechała z powrotem. Cyk, wjazd. O, co jest? No, musiałem się przesunąć. Tutaj też jakiś pan czeka, żeby zrobić zdjęcia. No i patrzcie, jak się wszystko nagle odsłania, składa i zaraz będzie jechał. I patrzcie, nadjeżdża. Wow. Powrotem rozkładają wszystko. No i dla tego widoku, dla tych 10 sekund cały dzień pojechałem. Dobre, co? Wiem, wiem. Czy było warto? Jasne, że tak. Jasne, że było warto. Skoro chciałem przyjechać tu, chciałem zobaczyć, jak ci ludzie nagle szybko składają ten targ, przejeżdża pociąg przez sam środek i później jakby nigdy nic w sekundę
cyk, rozłożony jest z powrotem. Chciałem to zobaczyć, no i zobaczyłem. Także było warto. Teraz idę gdzieś na jakiś obiad. Przejdę jeszcze przez ten targ, bo dalej mnie te żaby interesują. Mam trochę taką, wiecie, morale mi trochę spadły, ponieważ przyjechałem tu, to powiedziałem, że zjem. No ale jak ją zobaczyłem, to nie zjem. Ale idę jeszcze poszukać, może gdzieś tam w środku, bo tam w środku jeszcze jest targ. Także idę jeszcze tam zobaczyć. Patrzcie, suszone owoce, jakie ładne. Obiadek dzisiaj w takim miejscu. Zamówiłem sobie ryż smażony z kurczakiem i pierwszy raz dostałem to z kurczakiem mielonym. Dziwne. Dobra, muszę wam to pokazać. Zapytałem się pani o toaletę. To nie jest toaleta. Tu się nabiera wodę, żeby spłukiwać. I wiecie, odwracacie się i cyk. Trzeba kucnąć i na kucaka tutaj walić, bo inaczej się nie da. Mocna akcja. No i spłukuje się tym oczywiście, nie? Kawka wypita, obiad zjedzony. Wracam. Jestem na dworcu aktualnie. To później mam zamiar wyjść gdzieś, nie wiem, do centrum albo gdzieś, napić się piwa z Tajami. Przez cały dzień nie widziałem ani jednego obcokrajowca. Centralnie. Spoko nawet. Ale zastanawiam się, czy po prostu jestem w takim miejscu, czy po prostu ich nie ma. Taką mam klimatyzację w autobusie. Konkretno, co? Wróciłem już do siebie. Na drugi obiad zupka. Idę montować dla was vloga. Także dzięki wielkie, że byliście. Skomentujcie, zostawcie łapkę. I do następnego. Pozdrawiam.